Moja dziwna historia z gimnazjum. Hej, opowiem wam moją historię z gimnazjum. Wszystko zaczęło się w pierwszych dniach roku szkolnego. W czasie przerwy zobaczyłem bardzo ładną dziewczynę. Chciałem do niej zagadać, ale jednocześnie strasznie się bałem. Miałem wtedy dopiero 13 lat i jeszcze nigdy wcześniej nie byłem w żadnym związku, dlatego długo z tym zwlekałem. Czas wolny spędzałem z moimi najlepszymi przyjaciółmi, Michałem i Jasiem. Zawsze po szkole graliśmy razem w LoL-a, gdzie moim ulubionym bohaterem był oczywiście Charizard. Ale odchodzimy od tematu. W każdym razie, pewnego dnia przed szkołą stwierdziłem, że nie ma już co dłużej czekać i dzisiaj zagadam do tej dziewczyny. Niestety, kiedy już chciałem podejść do niej na przerwie, dyrektor zwołał natychmiastowy apel dla wszystkich uczniów. Gdy wszyscy się już zebrali, dyrektor powiedział: Witajcie uczniowie, chciałem wam ogłosić coś bardzo ważnego. Tak naprawdę jestem kosmitą. Moi bracia zaraz tu będą. Po chwili przyleciało UFO. Wszyscy uczniowie byli trochę zdenerwowani. Ja w sumie też. Jak już mówiłem, miałem wtedy dopiero 15 lat i jeszcze nigdy nic podobnego mi się nie przytrafiło. Kiedy zobaczyłem, jak kolejni kosmici wskakują do szkoły przez dziurę w suficie, pomyślałem, że może tego dnia pójdę na wagary. Niestety, kiedy już chciałem wyjść ze szkoły, coś chyba we mnie uderzyło i straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, okazało się, że zostałem uwięziony na statku kosmicznym. Chwilę później podszedł do mnie kosmita i powiedział: Nie do końca zrozumiałem wtedy, co miał na myśli. Na szczęście po chwili podszedł Michał, który był w stanie mi to przetłumaczyć, ponieważ kosmici zaczęli już na nim robić eksperymenty. Wyjaśnił mi, że w moim ciele został wykryty bardzo rzadki i niezwykle potężny gen i w związku z tym kosmici składają mi taką propozycję. Jeśli dam im próbkę swojego DNA, będą w stanie zbudować armię niezniszczalnych klonów, dzięki której podbiją sąsiednią galaktykę. Była też druga opcja. Jeśli się nie zgodzę, kosmici zniszczą Ziemię. To była trudna decyzja dla 14-latka. Ostatecznie po namyśle wybrałem pierwszą opcję. Chciałem dać im próbkę swojego DNA zawartą w ślinie, ale oni woleli nerkę. Po skończonej operacji UFO wróciło na Ziemię. Pozostaje jeszcze kwestia tej dziewczyny. Niestety w czasie odwiedzin kosmitów została zarażona jakimś kosmicznym wirusem i w związku z tym zmieniła się w ośmiornicę. Było mi z tego powodu bardzo smutno. Dlatego kosmici przed odlotem dali mi w prezencie dinozaura. Ale to już jest opowieść na inny odcinek. Napiszcie w komentarzach, jakie wy mieliście ciekawe historie ze szkoły. I do zobaczenia! Moja dziwna historia z liceum. O, cześć! Nie słyszałem, jak wchodziliście. Wyglądacie, jakbyście chcieli usłyszeć jakąś ciekawą historię. No więc wszystko zaczęło się na początku liceum. Siedziałem w ławce z dziewczyną o imieniu Kasia, z którą od razu się polubiłem. Słuchaliśmy podobnej muzyki, graliśmy razem w gry. Tak w ogóle to w liceum bardzo dużo grałem. Zwłaszcza w Serce Kamień. W końcu zaczęliśmy ze sobą chodzić. I na początku było bardzo miło. Później Kasia zaczęła się interesować trochę mroczniejszymi klimatami. Znalazła nawet książkę, z której uczyła się czarnej magii. A część z tych zaklęć wydawała mi się naprawdę nieprzyjemna. Postanowiłem, że pojadę do niej na dinozaurze, którego dostałem w prezencie w gimnazjum, ale kiedyś już wam o tym opowiadałem. W końcu zatrzymałem się przed jej domem. Chwilę się wahałem przed wejściem do środka, ponieważ obawiałem się, że mogłaby się obrazić, jakbym skrytykował jej hobby, ale pomyślałem, że powinienem z nią jednak o tym porozmawiać. Cześć! Cześć, Kasia! Nie poznałem cię w tym płaszczu! Czekaj, a od kiedy ty umiesz latać? Potrafię dużo więcej! To bardzo fajna sztuczka, ale weź już lepiej połóż tego koziołka z powrotem na ziemi! Ale Kasia, nie wolno tak traktować zwierząt! Z ludźmi też tak umiem! Czy to nasz nauczyciel? Może? Kasia, to jest złe! Przykro mi, ale nie możesz już więcej korzystać z czarnej magii. A ja mam lepszy pomysł. Zamknę cię tutaj i zrobię z tobą co zechcę. Hehe, nie do końca wiem, jak mam to rozumieć.
Okej. Kasia? Jak nie przestaniesz przedziurawiać mi wątroby, to obawiam się o przyszłość naszego związku. Nie. Potem umarłem. Ale to nie koniec historii. Po śmierci odrodziłem się jako dusza pośrodku jakiejś pustki. Po chwili pojawił się za mną jakiś dziwny wir i zaczął mnie wciągać do środka. Wtedy przede mną pojawił się anioł i powiedział: Cześć, jestem Karol, twój anioł stróż. Przybyłem, żeby cię ostrzec przed niebezpieczeństwem. Wygląda na to, że zostałeś zabity przy użyciu czarnej magii. A w takich sytuacjach spada na ciebie takie coś w rodzaju klątwy, że twoja dusza jest wciągana bezpośrednio do piekła. Zaraz, to mnie wciąga do piekła? A możesz mi pomóc? Nie wiem, jak ci pomóc. Na szkoleniu na aniołów stróżów nie mieliśmy nic o obronie przed czarną magią. Chociaż jeszcze nie jestem zbyt zaawansowany. Ech, kiedyś to było prostsze. Wszyscy ludzie wierzyli w Boga Słońca i był spokój. Mój dziadek był wtedy aniołem stróżem i to była bardzo przyjemna praca. Potem Bóg zaczął kombinować z tymi świętymi trójcami i tym wszystkim i się pojawiły nowe problemy. A poza tym ludzi zaczęło się robić coraz więcej i nagle mała spółka się przerodziła w ogromną korporację. A ja nie lubię pracować w korporacji, bo wiesz, nie wszyscy aniołowie to stróży, ja sobie tak tylko dorabiam, żeby opłacić studia. Chociaż tak naprawdę to nie wiem, co chciałbym robić w przyszłości. Mama zawsze powtarzała, że... A może Bóg umiałby zdjąć tą klątwę? Oczywiście, Bóg może wszystko. A szkoda, że nie widziałeś, jak stwarzał świat. Ciężko w ogóle opisać, jak to wyglądało. Trochę jakby taki wielki wybuch. Niestety aniołowie nie mają takich mocy. Chociaż Gabriel kiedyś przez przypadek zniszczył planetę. Co prawda nie było na niej żadnej cywilizacji, ale lepiej o tym przy nim nie wspominać. To mógłbyś poprosić Boga, żeby mi pomógł? Nie, no... Z proszeniem szefa to jest trochę taki teges. Znaczy się... Mogę spróbować potem, jeśli nie zapomnę. Ciekawe, czy Bóg mi przydzieli nowego człowieka. Witamy w piekle. Dostarczamy wysokiej jakości rozpacz i cierpienie przez pańską najbliższą wieczność. Może raczy się pan poczęstować ciasteczkiem w kształcie odwróconego krzyża. A czy mógłbym porozmawiać z szatanem? Owszem, proszę iść prosto i w lewo. Przepraszam, panie szatan. Jakim prawem zakłócasz mój spokój? No, chodzi o to, że trafiłem tu jakby przez przypadek, bo dziewczyna rzuciła na mnie klątwę. Nie podoba mi się to. Od wciągania ludzi do piekła są moi pracownicy. To może mógłby mnie pan przywrócić do normalnego świata? Proszę. Zdajesz sobie sprawę, z kim rozmawiasz? Jestem uosobieniem wszelkiego zła, a ty prosisz mnie o pomoc? To bardzo miłe. Nikt mnie nigdy o nic nie poprosił. Zwykle tego nie robię, ale tym razem mogę cię ożywić. A przy okazji dam ci moc kontrolowania ludzkich umysłów. Bardzo dziękuję, ale raczej nie będę tego używał. To się wydaje trochę złe. Nie przesadzaj. Zresztą uwielbiam oglądać, jak ludzie cierpią. Haha, ma pan bardzo ciekawe poczucie humoru. Czas cię już ożywić, ale powiedz tylko. Kto jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie? Pan Bóg? Co? Pewnie masz rację. A idź już sobie, zniszczyłeś mi cały dzień. Tylko nie mów, że mnie obserwowałaś przez cały czas, jak byłem martwy. Hihi. Jak było w piekle? Przyniosłeś mi jakąś pamiątkę? Wiesz co, a może wyślę cię tam jeszcze raz i poprosisz o autograf od szatana?
Nie, nie wracam tam. Wyobraź sobie, że umieranie wcale nie jest przyjemne. I już nigdy więcej nie chcę widzieć żadnych czaszek, pentagramów i odwróconych krzyży. A wiesz co, Kasia? Chyba jednak mam dla ciebie coś z piekła. Czy to jest ciasteczko w kształcie odwróconego krzyża? Myślałam, że to tylko legenda. Po wydostaniu się z domu Kasi, wróciłem do domu. Po jakimś czasie Kasia znalazła sobie nowego chłopaka na cmentarzu, a ja zacząłem robić filmy. I to już koniec historii. Mam nadzieję, że wam się podobała i do zobaczenia. Moja dziwna historia ze studiów. O, witajcie ponownie. W ostatnim czasie chodzę na studia i nie mam zbyt wielu ciekawych historii do opowiedzenia. Ale skoro już tu jesteście, to możecie potowarzyszyć mi w drodze na uczelnię. Muszę się jeszcze tylko ogolić. Coś mi się chyba przywidziało. W każdym razie jestem już gotowy do wyjścia. No to w drogę. Mój autobus już jedzie. Wygląda na to, że umysł płata mi dzisiaj figle. Chyba nie powinienem pić tyle kawy przed snem. Cóż, może mi przejdzie, jak popatrzę sobie na widoki za oknem. Albo nie. Dotarłem na uczelnię. Mam nadzieję, że nic dziwnego już mi się nie przytrafi. Coś tu jest nie tak. Zanim wrócę na uczelnię, muszę dowiedzieć się, o co tu chodzi. Zaraz, co tu robi ten szkielet? Tup, 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 tup. Witaj, młodzieńcze! Wyglądasz na przestraszonego. Lepiej niech pani nie stoi tak blisko tych kości. Dzisiaj wszystko jest jakieś podejrzane. Podejrzane, mówisz? Cześć. Ciu. Nauczyłam się przejmować ciała innych ludzi. Super, co nie? W każdym razie... Od jakiegoś czasu prześladują mnie dziwne wizje. Masz może coś z tym wspólnego? Takie techniki są dla amatorów. Kiedy ja chcę kogoś zabić, robię to od razu. A teraz powiedz, czemu mnie nie odwiedzałeś od czasów liceum? Myślałem, że już nie jestem ci potrzebny. Przecież teraz masz nowego chłopaka. No tak, leży sobie tutaj. Hehe. Ale on nawet nie umie mówić, tylko się tak irytująco śmieje. Hehehehehehehe. Mam wrażenie, że się ze mnie nabija. Kto wie, ciężko powiedzieć. Także tego, miło się gadało, ale muszę lecieć coś załatwić. Byłem pewien, że to Kasia za tym stoi. Ale chyba wiem, kto jeszcze mógłby być w to zamieszany. Czego? To nie było miłe przywitanie. A ja nie jestem miłą osobą. Mam taki problem, że od rana pojawiają się przede mną koszmary. Może wie pan, czy... Ja się nie zajmuję takimi sprawami. Jestem zajęty robieniem zła. No trudno, w każdym razie dobrego dnia. Ja nie miewam dobrych dni. Została już tylko jedna osoba. Dzień dobry, mam takie pytanie. Nic z tego nie rozumiem. Tak długo zastanawiałem się, kto tworzy te wizje. Ale wygląda na to, że to wszystko jest w mojej głowie. Czy to ja jestem swoim wrogiem? Co się dzieje? Miałeś rację. To ja jestem powodem twoich wizji. Bo widzisz, w pewnym momencie życia każdy człowiek musi zmierzyć się z samym sobą. Poszukiwanie odpowiedzi z pewnością cię zmęczyło, ale nie martw się, pomogę ci zakończyć tę historię. Thank you.
Wygląda na to, że obydwaj tu umrzemy. Jedyne, czego chciałem, to mieć normalne życie. I pomimo tych wszystkich dziwnych rzeczy, które mi się przytrafiły, naprawdę wierzyłem, że to jest możliwe. Każdy chce mieć normalne życie, ale ono nigdy takie nie jest. Można długo przed tym uciekać, ale w końcu będzie trzeba się zatrzymać. Siemanko! To ja, Karol, ale już nie jestem aniołem stróżem, bo awansowałem na archanioła. Ale skąd wiedziałeś, który ja to prawdziwy ja? Strzelałem. Anyway, teraz jak jestem archaniołem, to mam masę supermocy. Potrafię na przykład samemu tworzyć wszechświaty równoległe. Chociaż nie wiem, czy powinienem o tym mówić na głos, bo właśnie naukowcy odkryją to dopiero za jakieś 200 lat, a może 2000 lat. Wiesz, kiedy jesteś istotą niematerialną, żyjącą poza czasem, to strasznie ciężko jest się przyzwyczaić do ludzkiego kalendarza. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Jak udało ci się tak wysoko awansować? Odpowiedzią na to pytanie jest oczywiście... Jak tak teraz o tym mówisz, to faktycznie nie ma sensu. Chociaż jest jedno logiczne rozwiązanie. To wszystko ci się śni. Że co? Pomogę ci. To już wszystkie książki. No tak. To do zobaczenia. To cześć. Moja dziwna historia z pracy. O, witajcie! Niedawno znalazłem sobie pracę. Wszystko mam tu poukładane i nic dziwnego się nie dzieje. Z wyjątkiem tego, to zdecydowanie nie powinno się dziać. Gdzie ja je? O nie, już wiem. Nareszcie udało mi się przeteleportować człowieka! I tym razem w jednym kawałku. To super, ale powinienem już wracać do pracy, więc... Ale dorośle, masz teraz pracę! Ale wciąż brakuje ci żony, prawda? A ty przypadkiem nie miałaś chłopaka? No wiesz, kościotrupa. W sumie ciężko stwierdzić, czy to był chłopak. Zerwaliśmy miesiąc temu. Wciąż się tu czasami pojawia, bo w tym domu jest dużo kości. No to fajnie było się z wami spotkać, ale naprawdę muszę już wracać do pracy, więc jeśli mogłabyś mnie przeteleportować z powrotem, to byłbym bardzo wdzięczny. Wiem, czemu ze mną zerwałeś. Moja magia była za słaba. Ale Kasia, którą znałeś, to przeszłość. Teraz moja moc jest znacznie potężniejsza. Ciekawe, co powiesz na to. Pewnie pożałuję tego pytania. Ale co ty właściwie zrobiłaś? Sprawiłam, że wszyscy ludzie na świecie znajdujący się poza tym budynkiem zniknęli. Teraz, kiedy jesteśmy sami na Ziemi, możemy robić co chcemy. Wiem, co możemy zrobić. Przywrócić ludzi na Ziemię. To strasznie nudny pomysł. Poza tym i tak nie wiem, jak to zrobić. To czemu w ogóle rzuciłaś to zaklęcie, skoro nie wiesz, jak to teraz odkręcić? A bo ja wiem. Jestem spontaniczna. Kasia, zrób coś z tym! Unicestwiłaś ludzkość! Jesteś jak 1000 Hitlerów! Masz rację, jestem zła i powinieneś mnie ukarać. Może najpierw mnie zwiążesz, a potem... Dobra, niech ci będzie. Przywołam jakiegoś demona. Może będzie coś wiedział. A nie ma może jakiegoś innego rozwiązania? Co mówisz, kaczuszko? Teleportowano nas? To znowu ten człowiek. Jak widzicie, byłem zajęty. Jeśli jeszcze raz ktoś mnie tu ściągnie, to zniszczę waszą nędzną planetę. Teraz to by i tak nie miało większego znaczenia, bo wszyscy ludzie zniknęli. Ale może ty wiesz, jak to odwrócić? Oczywiście, że wiem. To mógłbyś nam pomóc?
Niech pomyślę. Zrobiliście coś złego. Czyli gdybym przywrócił ludzi z powrotem, to byłoby to coś dobrego. Tak, dokładnie tak by było. W takim razie życzę wam niepowodzenia, macie moje przekleństwo i do niewidzenia. I właśnie przez takie odzywki nie możemy być razem. To plus fakt, że nie posiadasz pewnie... Kasia! Słucham! Skoro wszyscy ludzie zniknęli, to znaczy, że nikt nie pilnuje reaktorów jądrowych. Co jeśli one już zdążyły wybuchnąć? Co jeśli zostaniemy napromieniowani i zmienimy się przez to w jakieś mutanty? Moja magia chroni mnie przed promieniowaniem, a kościotrup jest odporny na praktycznie wszystko. A co ze mną? Nie przejmuj się, może nie będzie tak źle. Masz rację, musimy się teraz skupić na ratowaniu świata. I chyba już wiem, co powinniśmy zrobić. Na początku... Tymczasem w niebie. A tak w ogóle to jesteś cherub czy cherubin? Dobra, nieważne. Ziemia jest zagrożona, musimy lecieć na pomoc. Nie, tylko jedna osoba może tu pomóc. To może być całkiem ciekawe urozmaicenie. Ta macka wygląda bardzo zachęcająco. Skąd tu się wziął ten kubek? Przybyłem na tę ziemię, by osądzić wasze losy, albowiem to ja jestem Bogiem. To Bóg jest kubkiem? Gdybym ukazał się wam pod mą prawdziwą postacią, zmienilibyście się w kamień. Zniknięcie wszystkich ludzi nie było częścią Bożego planu. Obiecałem jednak przed wiekami, iż oszczędzę ten świat, jeśli znajdzie się w nim przynajmniej jeden sprawiedliwy. W tym kościotrupie nie ma nienawiści. Przepełniony on jest miłością. Ze względu na niego przywrócę ludzi z nicości z powrotem na tę ziemię. Czas już nadszedł, bym do mojego królestwa powrócił. No to z Bogiem. Ze mną. Skoro wszystko dobrze się skończyło, może pójdziemy na lody? Zwykłe niebo wystarczyło.